Nie patrz się tak na ten mikrofon, proszę cię. Ty się naucz w końcu, że to jest mikrofon i do niego się mówi, a nie się go je. Dobra, Dinek, uspokój się. Cześć, witajcie dziś. W sposób szczególny witam wszystkich Amadeuszy, nie tylko Mozartów. Również Franciszków, Cyrusów i Tycjanów, którzy obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego w życiu oraz w jamie ustnej, bo dziś również Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej. Dziś dentyści zalecają myć zęby nie raz, nie trzy razy, ale aż pięć razy dziennie lub co godzinę. Pamiętajcie również o tym, żeby zadbać o zęby swoich pupili. Pieskom możecie kupić Dentastixy i od razu mówię, nie zapłacili mi za lokowanie produktu. A papugom nie musicie kupować nic, bo one nie mają zębów. Muszczki też mają, zdaje się, bardzo malutkie. Przynajmniej on. Amadeuszy, Cyrusów, Franciszków, Tycjanów. Amadeuszy, Cyrusów, Franciszków, Tycjanów. Amadeuszy, Cyrusów, Franciszków, Tycjanów. Najbliższa pełnia księżyca już za dwa dni, więc wszystkie wilkołaki wiecie, co macie robić. A tak już zupełnie na serio, dzisiaj obchodzimy wiele wspaniałych rocznic. Między innymi w 2006 roku, tego dnia, Britney Spears została po raz drugi mamą. W 2007 roku natomiast moja ukochana grupa Led Zeppelin ogłosiła oficjalnie jednorazową reaktywację zespołu. Dzisiaj obchodzimy również rocznicę urodzin wielu wspaniałych artystek na czele z Pauliną Przybysz, Jennifer Hudson, Milen Farmer czy Dorotą Miśkiewicz, którym składamy życzenia wszystkiego pięknego i dużo oczywiście zdrowia i świetnej muzyki. Dziś również Dzień Pamięci o zmarłym tego dnia w 2003 roku wielkim muzyku Johnnym Cashu, który odszedł w wieku 71 lat w szpitalu w Nashville. Tyle z poważniejszych rocznic, natomiast chciałbym jeszcze wspomnieć o bardzo ciekawej rocznicy, 124. wielkiej rocznicy uruchomienia komunikacji tramwajowej w Porto. A skoro już jesteśmy na Półwyspie Iberyjskim, to warto wspomnieć również o wielkim dniu kibiców Betisu Sevilla, bo właśnie tego dnia w 1907 roku został ten klub piłkarski Sewilli założony. Jednak niewątpliwie najważniejszą i największą dla mnie dzisiejszą rocznicą dnia jest 25, już ćwierćwiecze, od kiedy jedna z moich ulubionych wokalistek polskich objawiła się światu, objawiła się Polsce, objawiła się części z Was, bo mnie wtedy jeszcze na świecie nie było. Panie i panowie, 25 lat temu zadebiutowała Kasia Kowalska, której zdecydowanie nie można traktować jak rzecz. Dzisiejsza piosenka dnia oczywiście z tego albumu, o którym mowa. Miejcie odjazdowy dzień, bawcie się dobrze i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się.